Po kilkunastodniowej przerwie powracają do rywalizacji zespoły Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Z najlepszą drużyną poprzedniego sezonu, Silesia Miners, zmierzy się ekipa Devils Wrocław. Spotkanie rozpocznie się w najbliższą niedzielę o godzinie 13 na Stadionie Olimpijskim. Wrocławskie Diabły bardzo udanie rozpoczęły sezon, pokonując na wyjeździe Husarię Szczecin 48-0. Nic więc dziwnego, że po takiej inauguracji zespół w dobrych nastrojach i z poczuciem własnej siły przystąpi do niedzielnego meczu z mistrzem Polski. Nie miałem wprawdzie okazji zagrać się w pierwszym meczu sezonu, ale po tym spotkaniu i dwóch wcześniejszych przedsezonowych sparingach zakończonych zwycięstwami mogę powiedzieć, że zespół jest bardzo dobrze przygotowany do rozgrywek. Cieszy mnie ta pozytywna pewność siebie, którą widzę w drużynie. Myślę, że sportowo jesteśmy także wystarczająco mocni. Zespół Devils nigdy jeszcze w historii ligowych zmagań nie wygrał z ekipą Miners. O wygraną z drużyną z Górnego Śląska znów nie będzie łatwo, bo wrocławianie do meczu przystąpią bez swojego trenera, Amerykanina Kennetha Poola. Trener musiał wrócić do Stanów Zjednoczonych na miesiąc, także te cztery majowe mecze musimy jakoś poradzić sobie bez niego, ale tak naprawdę to największa, najtrudniejsza praca przedsezonowa, trzy miesiące przygotowań z trenerem, to był ten najtrudniejszy etap, więc to mamy za sobą, zawodnicy są przygotowani, teraz tylko zostaje kwestia poprowadzenia meczy, no i tych treningów, ale tak naprawdę program mamy napisany, trener jakby cały czas koordynuje sytuację w drużynie ze Stanów, także jesteśmy z nim w kontakcie cały czas, wysyłamy mu filmy, on je ogląda, także naprawdę sporo czasu spędza za oceanem, przeglądając nasze mecze. Myślę, że będzie dobrze. W ekipie wrocławskich Devils wszyscy bez wyjątku wiedzą, z kim przyjdzie im się zmierzyć w najbliższą niedzielę. Wiem, że Miners bronią w tym roku tytułu mistrzowskiego. Byli najlepszą drużyną ligi, ale to było w poprzednich rozgrywkach. Teraz mamy początek nowego sezonu i sporo ciekawych rzeczy może się wydarzyć. Na pewno będą chcieli potwierdzić swoją ubiegłoroczną dominację. Czy im się uda? Czas pokaże. Aaron Brown nie ma natomiast wątpliwości, kto ma największe szanse na Mistrzostwo Polski w tym sezonie. This season the champions will be the Wrocław Devils. Mecz Devils Silesia Miners w niedzielę 2 maja o godzinie 13 na Stadionie Olimpijskim.